Witajcie, przed Wami recenzja książeczki pani Anny Łacina. Jest to Dziewczyna o perłowych włosach od wydawnictwa Zysk Iska. Jak widzicie, jest troszeczkę grubsza niż poprzednie pozycje, które po prostu dla Was czytałam. I powiem Wam, że w ogóle nie spodziewałam się, że ta książka wywoła we mnie aż takie emocje. Wiecie, niby nie jest tu właśnie ich aż tak dużo. Niby każda z postaci przeżywa zaginięcie ojca zupełnie inaczej, ale powiem Wam, że jak dla mnie to było tutaj trochę coś innego. Wiecie, czasami zwracamy uwagi na osoby, które mamy w swoim otoczeniu. Nie doceniamy ich pomocy, nie mamy ochoty z nimi rozmawiać i wręcz czujemy, że są nam zbędni. Dopiero kiedy przychodzi ten moment, że nagle ta postać znika, coś do nas dochodzi. Początkowo mózg nie przyswaja informacji o stracie. Wiecie, szukamy przeróżnych wytłumaczeń, broniąc się na wszelkie sposoby, by tylko nie dopuścić do siebie myśli, że możemy już więcej jej nie zobaczyć. Wiecie, nagle zaczynamy sobie przypominać chwilę, kiedy była z nami, a my po prostu tego nie docenialiśmy. No i wtedy pojawia się ta tęsknota. No ale cóż, skoro jest zbyt późno. Wiecie, tutaj bohaterki są w różnym wieku i mają naprawdę różne temperamenty. Starsza jest idealistką, której wszystko w życiu wychodzi. Ma wspaniałego chłopaka, którego kocha ze wzajemnością i bardzo pozytywne nastawienie do życia. Przyjmuje tylko szczęście i porządek. Jest po prostu jedną wielką, chodzącą gwiazdą. O 3 lata młodsza to jej całkowite przeciwieństwo. Ona na przykład nie kocha tak wszystkich ludzi jak starsza, tylko i wyłącznie swojego ukochanego psa, o którego troszczy się bardziej niż o człowieka. I nawet kiedy zdaje sobie sprawę, że jej ojca nie ma w domu, ona bardziej przejmuje się nieobecnością właśnie tego zwierzaka. Co się z nim stało? Czemu tata go wziął? Dlaczego go nie ma? Nie, dlaczego taty nie ma, tylko dlaczego tego psa nie ma. Wiecie, mamy tutaj też taką babcię, z którą mieszkają i powiem Wam, że ona też tutaj nie ułatwia nim wszystkiego. Muszą mi pomagać, gdyż po prostu sama nie potrafi załatwić podstawowych potrzeb. Wiecie, gdzieś tam w tle pojawia się u niej gorycz i samotność, ale ona jest jakby adekwatna właśnie do sytuacji, w której się znalazła. No i im wszystkim przyjdzie nagle po prostu dorosnąć, nawet tej babci, i sprostać sytuacji, w której się znaleźli. Wiecie, wydaje się, że chodzi tutaj tylko o uczucia, o samotność, o tęsknotę, ale ta książka ukazuje też zwyczajne trudności, choćby pieniądze, bez których po prostu sobie nie poradzą. Kolejnym problemem jest tutaj urządzenie życia na nowo, w sposób przemyślany, by po prostu starczyło wszystko na każdy dzień. Nie, że żyjemy sobie, a dzisiaj mam ochotę na to, jutro na to. Kiedy kogoś zabraknie, a ten ktoś był dla nas nawet na tyle ważny, że nas utrzymywał, wtedy dopiero pojawia się prawdziwe życie. Co mogę powiedzieć, jest to naprawdę piękna książka, którą mogłaby pomóc przezwyciężyć trud w stracie bliskich. Wiecie, czasami pewne rzeczy wykonuje się metodą prób i błędów, ale ona uczy, że ważne jest, by po prostu iść naprzód. Upadliście? Powstańcie. Coś Wam nie wyszło? Trudno. Będzie następny raz i kolejny, którym możecie pokazać, że Wam po prostu wyjdzie. To jest życie Wasze, więc należy je przeżyć tak, by było jak najpiękniejsze, jak najwspanialsze i nie chodzi o to, żebyście po prostu skakali, nie wiem, od wielkiego szczęścia do jeszcze większego szczęścia, tylko byście potrafili nawet na krab swoich pleców przyjąć niestety czasem porażkę, czasem jakiś błąd, ale najważniejsze, by właśnie wziąć z niego naukę. I o tym jest ta książka. Dlatego jest warta przeczytania. Mówię Wam, że czyta się ją naprawdę szybko. Niekiedy po prostu robiłam sobie przerwę, bo bywała bardzo wzruszająca, poruszająca, ale fajne było to, że potrafiła później przejść do takiej innej sytuacji, gdzie tak jakby od niej nie oczekiwano, że czytając macie płakać, tylko macie zastanowić się w smutku nad tym, co tutaj się stało i czy w Waszym życiu może być podobnie lub było podobnie. A jeżeli było podobnie, to żeby właśnie powstać z tego i iść naprzód. Dlatego uważam tą książkę za cudowną 10. Taką dałam jej notę i uważam, że jest naprawdę tego warta. I tym razem się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.